14 października 2012 roku, czekając na wylot do Stanów Zjednoczonych, na 2 godziny przed odlotem, dostałem SMS-a, w którym było napisane: żegnam Radka A. Za 3 miesiące powitam Radka B. Nie do końca zrozumiałem, o co chodzi autorowi. Nazwijmy autora, załóżmy, że autor ma na imię Piotr. Piotr wysłał mi tego SMS-a na 2 godziny przed odlotem do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, do Doliny Krzemowej, na Uniwersytet Stanforda. Genialne miejsce. Nie do końca jeszcze widziałem, co mnie na miejscu będzie czekać, natomiast zapowiadało się dobrze. O tym, co się zadziało między Radkiem A a Radkiem B, o tym, czym jest design thinking i dlaczego powinniśmy zadawać sobie pytanie, a może by tak coś zmienić w naszym życiu, i żeby odpowiadać, dlaczego nie, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć. Pierwszy raz świadomie zadałem sobie pytanie, a może by tak, założyć coś takiego jak akademicki inkubator przedsiębiorczości. Kiedy usłyszałem, że takie rzeczy powstają w Polsce, zadałem sobie właśnie takie pytanie, a może by tak? I odpowiedziałem, dlaczego nie? 2004 rok powstał, czy 2005 powstał, 2004 było takie pytanie. Pamiętajcie, że to były czasy, w których inkubatory bardziej kojarzyły się ze szpitalami niż z przedsiębiorczością, tak jak teraz. I było łatwo, natomiast było pytanie, na które była odpowiedź. Zaczęliśmy to budować. Po 10 latach ciężkiej pracy całej drużyny, mamy tylko jeszcze 4 takie inkubatory, mamy wychowanych kilkuset przedsiębiorców, którzy teraz prowadzą swoje firmy i zatrudniają kolejne osoby, bo oni też sobie zadali pytanie, a może by tak założyć swoją firmę, a może by tak zrobić coś fajnego. I odpowiedzieli sobie, dlaczego nie. To było 10 lat ciężkiej pracy zespołu, drużyny, o której była mowa. Natomiast od tego wszystko się tak naprawdę zaczęło. Kolejny raz, kiedy zadałem sobie świadomie pytanie, a może by tak, było kiedy byłem na konferencji w Mannheim, w centrum technologicznym Mafinex. Zobaczyłem, co się tam dzieje. I strasznie żałowałem, że na studiach nie byłem na żadnej wymianie studenckiej za granicą. Nie spędziłem semestru gdzieś, gdzie jest trochę inny świat. Ale wtedy zajmowałem się inkubatorem. Zadałem sobie pytanie, a może by tak teraz pojechać na taki staż? Może zobaczyć takie centrum, zobaczyć, jak tam się pracuje i przywieźć to do Bydgoszczy, przywieźć to do Polski. I powstał taki plan. W styczniu 2012 roku usłyszałem o programie Top 500 Innovators. Programie, który zakłada wysłanie 500 osób do najlepszych uczelni na świecie, żeby przywieźli tę wiedzę do Polski i ją tutaj sadzili. No i jeżdżą. Na razie jeździmy do najlepszych ośrodków w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytet Stanforda i Berkeley. Ja miałem ten zaszczyt trafić na Uniwersytet Stanforda. Dowiedziałem się o tym wyjeździe na drugi dzień, dosłownie, na drugi dzień. Pojechałem na konferencję, na której spotkałem człowieka, który właśnie stamtąd wrócił. I zaczął opowiadać o tym, jak tam jest genialnie, czego się nauczył, jacy tam są ludzie. I stwierdziłem, okej, to jest to. Wczoraj usłyszałem, dzisiaj spotykam takiego gościa, który tam był, który wrócił. Porozmawiałem z nim i okazało się, że to jest właśnie ten Piotr, który przysłał mi 10 miesięcy później tego SMS-a, że żegna Radka A i za chwilę powita Radka B. Sam uniwersytet jest miejscem genialnym, Stanforda i Dolina Krzemowa. Otwarci ludzie, uśmiechnięci, z szalonymi pomysłami. Na pewno o tym słyszeliście. Nie chciałbym o tym za dużo mówić. Natomiast warto takie rzeczy jechać i zobaczyć, żeby przywieźć tą wiedzę tutaj.
kiedy już wylądowałem tam, po kilku tygodniach zobaczyłem, jak to wygląda, jak to działa, jakie to jest niesamowite. Ale też spotkałem coś takiego, jak metodologia, która się nazywa design thinking. Metodologia, która właśnie pracuje z takimi ludźmi, którzy mają pomysły, pracuje w interdyscyplinarnych zespołach, w zespołach ludzi, którzy tak naprawdę chcą coś zmieniać. Oni mają wbudowany i zmieniony kod genetyczny do tego, żeby absolutnie demolować status quo, który zostali. Pewnie dlatego lubię akurat design thinking, bo ja tak z natury mam, żeby przestawiać wszystko, co jest napotkane. Natomiast dzięki temu tak naprawdę możemy budować. Niekoniecznie będą was lubić, ale udało się coś zbudować. Nie o to chodzi, żeby was wszyscy lubili. Sam uniwersytet, kiedy zobaczyłem, jak ci studenci pracują, o czym rozmawiają, jak się zachowują, zdałem sobie sprawę, że my mamy takich studentów w Polsce. Dokładnie takich samych. Dokładnie z takimi samymi pomysłami. Z takim samym potencjałem. Z takim samym uśmiechem i szaleństwem w głowie. Natomiast system ich demoluje. System ich demoluje nie tylko już na studiach, ale i wcześniej. Liceum, podstawówka. Też nie o tym chciałbym mówić. Chciałbym mówić o tym, co możemy zrobić. Mamy studentów, którzy mają pomysły i możemy im w tym pomóc. I właśnie będąc na uniwersytecie, zaraz po powrocie do Polski, zdałem sobie sprawę, że okej, a dlaczego by nie zbudować czegoś takiego w Polsce, w Bydgoszczy. To Uniwersytet Stanforda jest takie miejsce jak D-School. To jest miejsce, które jest epicentrum tak naprawdę design thinking, o którym za chwilę będę mówił. Miejscem, gdzie pracują zespoły interdyscyplinarne, gdzie studenci spotykają się z naukowcami, gdzie naukowcy i studenci spotykają się z przedsiębiorcami, gdzie cała trójka pracuje nad tym, żeby zaproponować coś inwestorom. Budują pomysły. Nie wszystkie komercyjnie. Czasami rozwiązują również bardzo proste rzeczy, ale współpracują, uczą się tego. A nie wspólnym mianownikiem jest design thinking. Epicentrum design thinking Doliny Krzemowej to jest właśnie D-School na Stanfordzie. I pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby coś takiego zrobić, że można to zrobić, bo mamy potencjał, mamy studentów, mamy uniwersytet, mamy przychylne władze, jest finansowanie. Zróbmy to. Dla mnie jeszcze bardzo elektryzującą wizją było to, że byłoby to pierwsze takie miejsce w Polsce. Trzecie w Europie, po Poczdamie i Helsinkach. Tym bardziej mnie to elektryzowało, żeby to zrobić. Przyznajcie, że jest to elektryzująca myśl, żeby zrobić coś po raz pierwszy. Pomyśleliśmy o tym, żeby to zrobić. Pomyśleliśmy i zrobiliśmy. Zrobiliśmy to, zaczęliśmy to robić właśnie z Piotrem. To jest osoba, która wysłała mi SMS-a, która zaraziła mnie do tego wyjazdu. Zobaczcie, jak nasze losy się gdzieś tam poukładały. Przypadkowo spotkany gość. Po 2 latach pracujemy ze sobą i budujemy coś, czego nikt nie zbudował. Teraz ten zespół jest oczywiście większy. To jest kilkanaście osób, które codziennie pracuje i buduje, które pracuje z firmami. Udało się to stworzyć. Zaczęliśmy pracować na uniwersytecie z metodologią, która się nazywa design thinking. Czym tak naprawdę jest design thinking? Wszyscy o tym mówią, albo dużo osób o tym mówi. A czym tak naprawdę to jest? To jest metodologia, która pomnaża potencjał Doliny Krzemowej już od 30 lat. To nie jest nic nowego. To jest nowe w Polsce. Natomiast dzięki temu, że to już jest dobrze zbadane, wdrożone, sprawdzone, możemy się uczyć na tych przykładach i warto to robić. Zaczęliśmy to wdrażać również na uniwersytecie. Metodologia tak naprawdę jest bardzo skomplikowanym procesem, ale też bardzo intuicyjnym. Jeżeli zaczniecie w tym pracować, zobaczycie, jak to tam się układa wszystko, to nagle się okazuje, że to jest bardzo intuicyjne i wręcz oczywiste.
składa się ona z 5 etapów. Na samym początku jest empatia. Kojarzy nam się słowo jakieś tam empatia. Ale tak naprawdę czym ta empatia jest w naszym wydaniu? Kiedy dostajemy jakiś problem do rozwiązania, tak naprawdę najpierw sprawdzamy, co w temacie piszczy, żeby nie powiedzieć w trawie. Sprawdzamy, jakie są problemy, kto tego używa, dlaczego to używa, co przeszkadza mu w tym, co już jest w tym rozwiązaniu, co chciałby innego. Pytamy ludzi. Używamy najprostszego narzędzia, jakie ludzkość tak naprawdę dostała. Pytamy, co chciałbyś, dlaczego chciałbyś, jak chciałbyś. Wierzcie, że ludzie na samym początku, kiedy robimy empatię, nie chcą z nami rozmawiać, bo nie mają czasu, bo się śpieszą na obiad albo do pracy, bo mają coś do roboty, albo się na wykłady śpieszą, studenci, na które się nigdy nie śpieszyli, nagle się śpieszą. Ale po chwili, kiedy zaczynają mówić o tym, co ich boli, o tym, co chcieliby zmieniać, orientują się po 20 minutach, że już trochę z nami gadają, rzeczywiście się teraz już śpieszą. Ludzie chcą, żeby ich pytać. Dlaczego tego nie robimy? To jest pierwszy krok. Drugi krok to jest tak naprawdę zdefiniowanie tego problemu, nad którym będziemy pracować. Dopiero po empatii okazuje się, z czym tak naprawdę będziemy pracować, gdzie jest ten problem, jak on jest zdefiniowany, tak żeby kolejne etapy, trzy, przebiegały sprawnie. Kolejnym etapem jest wymyślanie. Dopiero wtedy, kiedy znamy już zdefiniowany problem, kiedy mamy zrobioną empatię, dotknęliśmy, zobaczyliśmy, jak to wygląda, zaczynamy wymyślać, zaczynamy tworzyć rozwiązania. Idziemy na ilość na samym początku, później ona się przekłada na jakość. I o to chodzi tak naprawdę. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest etap burzy mózgów. Tak, burza mózgów jest jednym z narzędzi, które używamy. Natomiast jest cały zestaw narzędzi, które potrafimy używać i które możemy właśnie w tym miejscu używać. Tworzymy rozwiązania, które za chwilę w czwartym etapie przenosimy do prototypowania. Tak naprawdę przenosimy nasze pomysły do rzeczywistego świata. Na samym początku zrobione z papieru, plasteliny. Wystarczy. Wystarczy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Już na tym etapie, nawet jeżeli zrobimy kubek do herbaty nowy, w cudzysłowie, z papieru, to już widzimy, że coś w nim nie gra w tym naszym pomyśle. Że musimy już to zmienić. I wracamy na przykład jeden krok wcześniej. Kiedy mamy ten prototyp zbudowany, idziemy do tych ludzi, z którymi robiliśmy empatię. Wracamy do ludzi. Pamiętamy o tym, że to właśnie dla nich projektujemy. Pokazujemy im i zbieramy opinie, jak to wygląda. Dostajemy czasami bardzo ciężkie opinie dla nas, że to, że pracowaliśmy nad tym 2 tygodnie, to nic nie znaczy. Możemy właśnie wyrzucić to wszystko do śmietnika. I o to chodzi. Bo w design thinking nie ma porażek. Nie ma zwycięstw. Jest tak naprawdę tworzenie. O to w tym wszystkim chodzi. Żeby tworzyć kolejne rozwiązania, które w swojej tak naprawdę strukturze stawiają sobie człowieka, czyli odbiorcę tego produktu, w samym centrum. To jest najważniejsza rzecz. I nie należy na żadnym etapie o tym zapominać. I tutaj przychodzi kolejne pytanie, które moglibyśmy sobie zadać. A może by tak używać tej metodologii właśnie do tego, żeby zmieniać nasze życie, żeby zmieniać może cały świat? Bardzo proste i intuicyjnie. Tak naprawdę 3 rzeczy wam pokazałem w bardzo krótkim czasie. Czym jest metodyka design thinking? W bardzo krótkich słowach, bo nie da się tego w tak krótkim czasie pokazać. Natomiast chciałbym was do tego zachęcić. Pokazałem wam również, jak ważne jest to, żeby zadawać sobie w waszym życiu pytanie, a może by tak coś zmienić. Szukajcie ludzi, którzy wam zadają pytania, a może by tak coś zmienić. I odpowiadajcie, dlaczego nie? Spróbujmy. Bądźcie otwarci na osoby, które spotykacie przy tej współpracy. Bądźcie otwarci na takie osoby jak Piotr, które przez przypadek w waszym życiu się pojawiają
i nagle możecie z nimi tworzyć coś, czego byście na pewno sami nie stworzyli. Bądźcie otwarci na kolejne osoby, które dołączają do drużyny, żeby budować i rozszerzać to, co już się wam udało w fundamentach wylać. Zachęcam was jeszcze do czegoś innego, żeby nie tylko słuchać i wyszukiwać osób, które wam zadadzą pytanie, a może byśmy tak coś razem zrobili. Powiem lepiej. Bądźcie osobami, które zadają takie pytanie. Chodźcie po ulicy do waszych znajomych i zadawajcie im pytania, a może byśmy tak coś zmienili? A może byśmy zmienili tą ulicę? A może byśmy zmienili tą firmę? A może byśmy zmienili nasze życie? A może by tak? I co powinniście odpowiedzieć? Dlaczego nie? Oczywiście. Na samym końcu chciałbym wam, ja z kolei rzucić wam wyzwanie na przyszłość. A może byśmy tak razem pożegnali Bydgoszcz A i powitali Bydgoszcz B? Odpowiedź należy do was. Ja was potrzebuję. Dziękuję bardzo.